Pamiętasz, kiedy spadnie biały śnieg? Radosnych kolęd wokół zabrzmi moc. Krainy łagodności znajdziesz brzeg. Zaczarowana w niebie zaśni noc. Zwierzęta zadziwione znajdą głos. Renifer będzie miał czerwony. Musiało tam być tłoczno. Zjechało się do Betlejem wielu podróżnych. Jestem przekonany, że gdyby Jezus urodził się u nas, na naszej ziemi, w naszym mieście, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Gdyby u nas było Betlejem, wszyscy mieszkańcy zaprosiliby Maryję i Józefa do siebie. Szukamy noclegu. Żona moja oczekuje dziecka. Nie mamy gdzie się podziać. Ojej, u nas nie ma miejsca. A właściwie to jesteśmy w trakcie przygotowywania Wigilii. Jeżeli ona jest brzemienna, oczekuje dziecka, to idźcie do szpitala. Tak, tak będzie najlepiej. Tam będzie miała fachową opiekę. Ledwo starczyło czasu, opłatkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów, wędruje kanarki. A my dla nieznajomym stawiamy biały talerz. Takeśmy się spieszyli, kłócili i cieszyli, że wszystko pogubili w tej najważniejszej chwili. Tę nadchodzącą świętą noc miłości, noc przebaczenia, noc, kiedy Bóg się rodzi, moc truchleje. Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień nowego roku. Niech narodzone dzieciątko ześle wam łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego, a święta niech będą prawdziwym, duchowym, chrześcijańskim przeżyciem i spełnieniem nieustannego dążenia człowieka do szczęścia. Wesoły świąt! Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden. Taki dzień.
nadejdzie noc pojedna, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu nas i gniew uśpionych dwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów, najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątpień głąb, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy mas na powitanie dnia, znów milczenie serc regułą będzie twarzy mas na powitanie dnia, znów milczenie serc regułą będzie nam. Regułą będzie nam. Życzę Państwu pięknych, rodzinnych świąt, a w nadchodzącym roku samych Bożych łask, zdrowia i pomyślności. Dziękuję. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie wyszło zarządzenie cesarza Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi. W tejże okolicy pasterze pełnili straż nocną i czuwali nad swoim stadem. I stanął przy nich anioł pański: nie bójcie się, bo zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Nagle przy aniele zjawiło się mnóstwo wojska niebieskiego, które wielbiło Boga mówiąc: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Poszli więc spiesznie i znaleźli Maryję z Józefem i niemowlę leżące w żłobie. Kiedy to ujrzeli, rozgłosili, co im o tym dziecku powiedziano. I którzyście przybyli do szkoły na Wigilię składać błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech Pan Jezus otworzy nasze serca na łaskę Bożą
na Boga i na ludzi. I życzę wam tej miłości na co dzień. Szczęść Boże i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, poszli, znaleźli dzieciątko.